Dobra, zapierdzielamy w klapkach. Lecimy sobie do Polarisa. Ostatnio troszeczkę słabo z tymi odcinkami. Odcineczki troszeczkę rzadziej. No pracuję, więc czasu brakuje. No cóż, jak widzicie, Polaris rozebrany. Jedna tam osoba mnie troszeczkę zrąbała, że po co ja będę tu rozbierał i to wszystko, ale tak naprawdę dobrze, że tu rozebrałem, ponieważ jest o wiele więcej miejsca. Dałoby się mi tutaj ceweczki pościągać i wszystko, ale potem ja bym chciał świece wyciągnąć, żeby tutaj poprzedmuchiwać to wszystko, żeby poodkręcać, to tak czy inaczej musiałbym ściągnąć tutaj od góry bak, bo jest miejsca w pierona mało. I cóż się okazało przy tym Polarisie? Kwestia z iskrą. Niestety padła cewka Ducati. Tu jest taka ceweczka na dwa przewody i niestety ta cewka padła. Najgorsze jest to, że była ona montowana w Polarisach tylko przez 2 lata. Przez 2 lata, 2-3 lata, coś takiego, była ta cewka tylko i wyłącznie montowana w tych Polarisach i dzięki temu cena takiej nowej cewki oscyluje w granicach 800 zł. Jak kolega usłyszał, to niestety rozszczepało go. Bo chciał tylko zrobić, żeby ten wkład chodził i prawdopodobnie pójdzie na sprzedaż. No, czyli zlikwidować ten mankament niepalenia na jeden cylinder. No ogólnie pali, tylko że iskra się gubi. Po prostu jest raz iskra, jest raz nie ma na jednym cylindrze. No, cewka padła, no i niestety. Ale pewnie wam się rzucają w oczy moduły zaponowe chińskie, ponieważ jeszcze wam nie powiedziałem jednego, jak ktoś się tam nie zna troszeczkę. Jest to cewko moduł, czyli moduł zapłonowy i cewka zapłonowa, jest wszystko w jednym. Kitowe trochę rozwiązanie, ponieważ nie da rady przyjanuszować, na przykład jak moduł zapłonowy w tym wypadku jest dobry, cewka jest uszkodzona, no niestety nic nie zrobimy, musimy wymienić oba. Dlatego są ceny takie duże, czyli 800 zł około trzeba dać za, około mówię, około 800 zł trzeba dać za nową taką ceweczkę do Polarisa. 700 to jest wersja twin na dwóch cylindrach, bo są też 700 na pojedynczym cylindrze, a one są o wiele, można powiedzieć, takie łatwiejsze, można powiedzieć, w naprawie, mniej podzespołów w silniku. Cóż, co ja tu zacząłem kombinować? No niestety na razie jestem na etapie takim, że się nic mi nie udało stworzyć, lecz próbuję zrobić coś takiego jak u mnie w moim Kalle F300, czyli zamontować tutaj chiński moduł zapłonowy, chińskie cewki i żeby to jakby się coś tam zepsuło, że jakby kolega sprzedał komuś albo coś, żeby koszty naprawy wyniosły w granicach 10-20 zł, 10-20 zł, a nie 800 zł czy 1000 zł, kurde, koszty naprawy takiego Polarisa. Czemu ja tu grzebię? Bo wiem, że jest to możliwe. Cóż, na to wychodzi, że ten Polaris jest zasilany na prąd zmienny, czyli coś takiego jak macie u siebie w pitbajkach, cewkę od produkcji prądu zmiennego, który idzie do modułu zapłonowego, a potem ten moduł zapłonowy przerabia, znaczy daje sygnał na cewkę zapłonową i robi dopiero iskrę. Tutaj będę musiał zastosować dwie cewki, ale to wszystko w swoim czasie, chyba że zamontuję jakąś cewkę podwójną z samochodu albo z czegoś, nie wiem, muszę się dobrze zastanowić. Najpierw musi być iskra, żeby po prostu dalej grzebać. No naraz, niestety na razie mi się nie udało z tym robić, mimo że nagrywam, żebyście mieli jakiś odcineczek na tym kanale, ponieważ no, według mnie jest połączenie nie jest takie, jak powinno być. Widzicie, bo tylko powpychałem te kable do tego, ale według mnie jeszcze nie jest tutaj, jakby to powiedzieć, dobre połączenie i przez to prawdopodobnie nie mam iskry. No, przez to prawdopodobnie iskry nie ma, dlatego niestety będę musiał porobić sobie zdjęcia tych kostek, co tutaj mam. Takich kosteczek chcę porobić zdjęcia i poszukać w pracy. Może uda mi się znaleźć i kupię takie kosteczki, jak tutaj są, oryginalne, żeby się wpiąć tutaj, nie ciąć w ogóle instalacji, żeby jakby ktoś w przyszłości chciał zamontować taką cewkę oryginalną jak jest,
żeby po prostu nie aranżować tutaj nie wiadomo jak niszczyć tej oryginalnej instalacji, tylko zrobić taką, jakby powiedzieć, instalację nieinwazyjną. O, nieinwazyjną, po prostu żeby się wpinać w oryginalną instalację i tyle. No, no i mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi i dlaczego nie było filmików. Po prostu bawiłem się z tym na różne sposoby, szukałem na internecie schematów silnika, instalacji, jak to tutaj te kabelki wychodzą i dlaczego tu jest 5 kabli, no dlaczego tu jest 5 kabli i co gdzie idzie, żebym wiedział jak się podpiąć pod to. No. Na razie jestem na etapie takim, żeby to jakoś wpiąć się i żeby była iskra. Dopiero jak mi się uda, to wam wszystko wytłumaczę, by ktoś miał u mnie na kanale albo w przyszłości ktoś oglądał mój filmik i miał na przykład takiego Polarisa i miał ten sam problem z cewką, żeby po prostu potem wiedział jak sobie tutaj przyjanuszować, przerobić na przykład na jakiś chiński moduł za 20 zł i cewki po piątce czy po dyszce chińskie i żeby mu to chodziło w granicach 50 zł, żeby zrobić, a nie dawać na przykład 500, o tak wam powiem, żeby zrobić za 50 zł, a nie za 500 takiego Polarisa i żeby on chodził wieki. No, tak, tak właśnie mam zamiar to tutaj przymaścić, żeby nie było zbyt dużych wydatków do zreanimowania tego sprzętu teraz, jak i w przyszłości. No, jak coś, jak zrobię tego Polarisa, nie mówiłem wam tego w ostatnim odcinku, jak wam pokazywałem go, będzie on na sprzedaż za 8000, tak przynajmniej kolega mi mówił, że ma zamiar go sprzedać, jak ktoś mu da 8000 za niego, no to sprzeda. No, więc jakby ktoś był zainteresowany, to dopiero jak go zrobię. Na razie, no niestety, na razie robię przy nim i próbuję na wszystkie sposoby, żeby uruchomić. Jak uruchomię go, to się przejadę i zobaczymy jak to chodzi. Zobaczymy, czy pan MRF będzie w stanie to zreanimować. Możecie pisać w komentarzu na dole i zobaczymy za parę dni, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Kto miał rację? Zobaczymy. Ewentualnie zrobię wtedy screena tutaj tych wszystkich komentarzy, żeby były prawidłowe odpowiedzi na odcineczku. No, więc możecie pisać na dole w komentarzu i obstawiać, czy mi się uda, czy mi się nie uda zreanimować cewkę zapłonową, przeswapować cewkę zapłonową przy tym Polarisie. Jak coś od razu mówię, no niestety nie komentujcie tego tutaj z syfu. U mnie zawsze musi być syf. No, jak dojdę z iskrą, oczywiście uprzedzę niektórych, no na pewno wymienię świecę od razu, żeby to był cały zestawik zapłonowy świeży, żeby na pewno to wszystko chodziło, było pewne. Więc świece na pewno pójdą też do wymiany. Tylko wcześniej oczywiście muszę ten kompresor podciągnąć i wydmuchać tutaj gniazda. Ja kończę ten odcineczek, widzimy się standardowo za niedługo, mam nadzieję. O czym będzie następny odcinek, nie wiem. Może jak się uda szybko zrobić tego Polarisa, to będzie odcinek z Polarisa, poradnik jak tutaj to wszystko wypodpinać. Jaki pin gdzie wpiąć, żeby po prostu taki moduł zapłonowy zeswapować do tego sprzęta. Chiński na przykład. No i przejedziemy się wtedy. Potem się, jak będzie wszystko działać, przejedziemy się, zobaczymy jak to sobie daje w terenie radę. No i ewentualnie zrobimy tutaj taki odcinek, żeby pokazać tego kłada tak dookoła, w ładnym świetle gdzieś staniemy, żebyście zobaczyli go dookoła jak to wszystko wygląda, jak to jeździ. Dobra, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym z odcinków standardowo, więc do następnego, trzymajcie się, hej! 3, 2, 1, go!